Wielki powrót Mr. Beasta do Stumble Guys. I widzowie, bardzo przepraszam, że jakby dawno nie było odcinków, ale po prostu nie miałem siły, aby tego wszystkiego nagrać, nie chciało mi się montować i tak dalej, więc teraz regularnie powracam z filmami i widzowie, jest nowe tło Mr. Beasta w Stumble Guys, co oznacza, że są nowe skiny. I mam już tego takiego byka, Toro Muertos się nazywa. Do tego mam 40 odłamków, ale widzowie, tutaj powstała nowa waluta. I to jest waluta twarzy Mr. Beasta. I jest właśnie za 35 tej waluty jest nowe koło Mr. Beasta. Ej, to będzie naprawdę ciekawe. Jest też koło Dnia Zmarłych za 500 klejnotów. A patrzcie, jaką dużą liczbę mam klejnotów. Mam 15 013 klejnotów. Więc... ja już mam wszystkie skiny z tych kół, więc trochę słabo, ale widzowie, zostawcie też subskrypcję i łapkę do góry, tak jak teraz widzicie na ekranie. A my tutaj otwórzmy na początku jedne koło fortuny. Zobaczmy. I zobaczymy, co tym razem uda nam się zdobyć z tego koła. Mam nadzieję, że coś sensownego, ale mamy 5 klejnotów, ej. Mega dobrze, dobra. Otworzone koło. I teraz widzowie, jest nowe wydarzenie. Ja już tutaj ukończyłem, ale to jest żetonowy pęt Jimmy'ego, czyli Mr. Beasta, gdzie ogólnie jest jedna nowa mapa i się nazywa Mr. Beast Dangerous Traps, czyli niebezpieczne pułapki Mr. Beasta. Oraz na końcu są jeszcze dwie losowe mapki. Więc widzowie, gierka mi się już ładuje, a wy klikacie teraz subskrypcję i łapkę do góry po więcej takich odcinków. No i lecimy, dobra. I co teraz będziemy mieli? Mr. Beast Dangerous Traps. Nieźle, nieźle. Dobra, zobaczmy. I zobaczcie, co to za... To najlepiej chyba rozbudowana mapa w grze. Zobaczcie, co to jest. Ja nie wiem, jak twórcy gry z tym wszystkim się ogólnie wyrabiają. Jest też nowy Stumble Pass, gdzie jest emotka specjalna. Nie wiem, czy wiecie, ale chyba wiecie ten... Chyba znacie ten nowy Stumble Pass. I pokażę wam sztuczkę. Ja pokażę wam na tej mapie sztuczkę, zobaczcie. Tu leci taka kula, co nie? Teraz leci ciastko i teraz piłka i zobaczcie, jak można się dzięki tej piłce tak po prostu odbić. I dajcie znać w komentarzach, czy wiedzieliście o tym triku, czy też nie. Przypnę serduszka wszystkim. Dobra, i lecimy. I pamiętajcie, że teraz codziennie odcinki o godzinie 18. Codziennie. Oj. I to jest wielki czerwony przycisk Mr. Beasta, na którego trzeba wejść, aby po prostu się zakończyć. I tu w ogóle jest jakiś wodospad pieniędzy Mr. Beasta. Dobra. Zobaczcie, mogę sobie tak przeskakiwać teraz te laserki. Nieźle. Okej. Wejdźmy sobie już na tą metę. I Mr. Beasta przycisk został naciśnięty. O kurczę, teraz nam się trafił bombardment. No nie wiem, czy na bombardamencie uda nam się widzowie tutaj przeżyć, ale spróbujemy. Go. Musimy tutaj wszystkich się pozbyć. Ja tutaj będę oczywiście ludzi emotkował, żeby to szybciej po prostu trwało, widzowie. O kurczę, ktoś mnie trafił w walizku. Mr. Beasta, no dobra. Lecimy. O, trafiłem? Nie. Wow, dwóch naraz udało mi się zepchnąć. Ej, to było już coś przekozackiego, że po prostu dwóch naraz mi się zepchnąć udało tych gości. To było już naprawdę coś przepięknego i widzowie, przechodzimy to. Okej, a na sam finał mamy Laser Tracer. Brakowało mi tej mapy, jak ja dawno w tą gierkę nie grałem na odcinku. To po prostu masakra. Ja gram skinem więziennym ogólnie Mr. Beasta, który był wczoraj do odebrania za darmo. Jeszcze jest w sklepie, więc możecie go śmiało odbierać. No a tymczasem spróbujmy, no zobaczyć, co mi z tego wyjdzie. Dobra, boom. Kurczę, okej. Dobra, myślałem, że pobiję tego kota w przebraniu. To jest Miaumer, tylko że w przebraniu takim jakby innym. I z czerwoną skórą, której się zmienić nie da. To też jest bardzo dziwne. Ale dobra, okej. Ej, po głowie komuś wskoczyłem. To już było przepiękne. Ej, kurczę, wszyscy unikają moich pięści, co też jest dosyć dziwne.
No ale dobra, próbujemy, widzowie. Próbujemy wygrać, aby zdobyć sobie kilka koronek. Próbujemy. O! Super gaj się spalił, dobra. Kurczę. Oj. Oj. Oj, kurczę. Ja w ogóle zdobyłem tą wiedźmę z legendarnego Blockdasha, widzowie. Miałem nagrać drugą część. O, ale stwierdziłem, bo w tym samym dniu, co nagrywałem tamten odcinek, kilka dni temu, to właśnie zdobyłem tą wiedźmę. No ale dobra. Tu jest pingwin. Ej, tym pingwinem jest jakaś dziewczyna, bo Marta się nazywa. Ej, nie mam pytań. Ej, ona gra dobrze mega. Chyba, że to chłopak. Jakiś gra. Dobrze! Zepchnąłem ją. Okej, więc gramy kolejny raz. No i mamy mapeczkę tą z pułapkami Mr. Beasta. I ten czasomierz to ogólnie jest chyba właśnie czas, że jak ta zielona góra dotrze do ognia, to wszyscy się spalimy. Ale dobra, teraz gram w ogóle tym martwym bykiem z koło dnia, koło na dzień zmarłych. Ej, spróbujmy zrobić teraz tego trika, widzowie. Tu leci ciastko, a my... Patrzcie, co robimy, co tu się dzieje. Dobra. Nice, okej, więc lecimy, widzowie, lecimy. O, dobrze. Okej, ej, w ogóle ja wam pokażę sztuczkę. Albo tak można, o, i się tak odbijać fajnie. Albo jeszcze, wiecie, co możemy zrobić? Mogę jeszcze wskoczyć na przykład tutaj. I po prostu obejść te lasery. Ej, to naprawdę jest przydatne, jeżeli ktoś nie umie ich przejść. Ej, dołem tu jeszcze chyba w sumie nie szedłem, bo tam już górą tutaj to umiem. Ale w sumie dołem to chyba nie... Nie weszłem. Czekajcie. Aha, to mnie spali, dobra, więc niestety się tak nie da. No to okej, no to w takim razie jak się nie dam. Bo to nie jest wcale takie proste, jakby się mogło wydawać. No odcinku to pewno prościej wygląda, ale dobra. Jeszcze chciałem sprawdzić, czy na te ogólnie klocki się da wejść. Chyba się niestety nie da. Przenika się. Dobra, szybko, bo zaraz nie przejdziemy tego i będzie totalna lipa, więc szybko przechodzimy. Serio, jak ja dawno w tej mapy nie grałem, widzowie. Humble Stumble. I tego mi było trzeba. Jak ja dawno po prostu nie grałem w tą mapę. Ej, chyba zamiast tego byka wolę jednak więziennego Mr. Beasta. Widzicie? On mi się chyba, ten więzienny Mr. Beast mi się podoba nawet lepiej od niektórych mityków. Albo nawet od niektórych specjali, bo mega taki fajny jest. No i dobra, lecimy. I widzowie, jako pierwszy wygrywamy. Jeszcze zrobimy taką 360, taki obrót. No i spadliśmy. Ej, patrzcie, w ogóle stoper się włączył. Teraz na finał mamy Sharks, czyli coś podobnego do bombardmenta, nawet bardzo podobnego. Ale dobra, widzowie, spróbujemy to przeżyć. Oho, dobra, już się zrobiło ciekawe. Ciekawie, powiedział. Ale dobra, bum. I próbujemy tutaj wszystkich zabić, widzowie, moją pięścią. O kurde, co tu się w ogóle stało? To ja nie mam pytań, w ogóle nie chcę wiedzieć. Okej, bum, bum. Nie! Nie, o! O! Ej, przeżyłem! Co to było? Ja myślałem, że zginę i że będzie już koniec odcinka, ale widzowie, udało mi się przeżyć. No co jest, dobra. Ja już chciałem odcinek normalnie zakończać, ale tu patrzę, że udało mi się przeżyć, to kurczę. Sukces, szacunek niezły. Mega, dobra. I teraz lecimy z tym gościem. O kurde. Dobra. Ten gość będzie bardzo ciężki do rozwalenia. O kurczę, tamta panda została w ogóle, dobra. Tamta panda, to... Dobra. Ua. No nie! Razem siebie zboksowaliśmy, co jest grane. Dobrze? Kurde. To już było. Ale tak się...